Drodzy Państwo, rozpoczynamy wieczorne nasze spotkanie, rozmowy niedokończone. Bardzo gorąco i serdecznie witam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji. Trwa mi goście naszego dzisiejszego spotkania, pan profesor doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, były doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Witam serdecznie, panie profesorze, i pozdrawiam. Ja witam, a dla tych z Państwa, którzy mnie nie widzą, bo słuchają radia, uśmiecham się wyraźnie. Panie profesorze, temat prowokujący naszego dzisiejszego spotkania, niech ta prowokacja będzie twórcza. Dziennikarze, żołnierze zniewolenia, dziennikarze, zawód czy powołanie i dlaczego to odniesienie do jakiegoś militarnego wymiaru służby żołnierskiej? Tak, kilka osób, które widziało tytuł mojego ostatniego tekstu w Gazecie Polskiej, żołnierze zniewolenia, i wiedzieli, że chodzi o dziennikarzy, było zdziwionych. Otóż to sformułowanie przyszło mi do głowy, gdy czytałem fragmenty pamiętnika Polaka, który jako młody chłopak został wywieziony na Syberię. I on opisywał, jak Rosjanie weszli w roku 1939, po 17 września, do Nowogródka. Jak zabrali mu ojca, jak przyszli po nich pewnej nocy i wszystkim kazali się spakować. I potem byli zawiezieni na stację, potem do bydlęcych wagonów i przez wiele tygodni podróżowali na Syberię. I w tym jego opisie są żołnierze, którzy to wszystko robią, którzy nie mają twarzy, którzy nie mają imion, ale bez nich ta cała maszyneria tego systemu nie była możliwa. Ja pamiętam, gdy po raz pierwszy jeszcze jako student byłem na wycieczce w ZSRR, patrzyłem na twarze młodych żołnierzy, którzy pilnowali pociągów na dworcach, pilnowali mauzoleum Lenina. I mówiłem, przecież to jest niemożliwe, żeby 19-letni chłopak mógł być zły, żeby każdy z nich mógł być do szpiku zdemoralizowany, żeby on był świadomym konstruktorem, twórcą systemu opresji, zniewolenia, systemu zbrodni. Starałem się w swoim myśleniu odróżnić tych, którzy są trybikami w jakiejś potężnej maszynerii, od tych, którzy są twórcami tej maszynerii. Bo taki żołnierz często nie ma szerszego oglądu sytuacji. On nie wie częścią czego jest. I analizując postępowanie dziennikarzy w tych najbardziej wpływowych mediach, w głównych telewizjach, w publicznej, w telewizjach prywatnych, w dziennikach i tygodnikach, które najczęściej wzajemnie się cytują, nagłaśniają, które są w stanie pewnym motywom nadać wielokrotną powtarzalność, bo o to toczy gra, żeby ludziom wbić pewien przekaz przez setki, tysiące powtórzeń. Czyli powtarzalność, wiarygodność. Tak, tak? Jest, bo mózg ludzki działa według pewnych automatyzmów, które są niezależne od naszej świadomej woli, od naszego krytycznego myślenia. Jeśli coś jest powtórzone wielokrotnie, to mózg odbiera to jako oczywiste, naturalne i prawdziwe. Gdy Goebbels mówił, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, on to mówił na poziomie intuicyjnym. Ale dzisiaj badania takiej dziedziny wiedzy jak neuronauka pokazały, że na poziomie fizjologicznym następuje zmiana w mózgu. I teraz problem wolności słowa to nie jest problem taki, że oni mówią, macie przecież telewizję Trwam, macie Gazetę Polską, możecie spotykać się w klubach Gazety Polskiej i dyskutować, tylko to jest problem, kto dysponuje instrumentami, żeby jego przekaz był wielokrotnie częściej powtórzony, żeby miał częstsze dotarcie. Więc problem pluralizmu to jest problem równowagi instrumentów, które reprezentują różne grupy interesy. Ale wróćmy do dziennikarzy. Dlaczego pomyślałem, że część z tych dziennikarzy jest trybikami takiej maszynerii, która zniewala psychicznie. Tak jak tamci żołnierze stalinowscy zniewalali fizycznie. Oni posługiwali się przemocą. Ale w obu przypadkach ten dziennikarz może nie rozumieć częścią jakiejś maszynerii, częścią jakiego planu. Bo ten młody żołnierz, który eskortował pociąg z Polakami jadącymi na Sybir, on był z poboru, z jakiejś wsi, często niewykształcony,
ledwo często piszący. On nie wiedział częścią jakiego planu to jest. Dostał rozkaz i to robił. Zastanawiam się, czy podobny mechanizm nie występuje częściowo w mediach. Na przykład w mediach rozmaitych pracują stażyści, studenci, także studenci mojego uniwersytetu, którzy występują w roli tylko stojaków do mikrofonów, którzy przyjeżdżają, żeby nagrać setkę i mają polecenie, żeby wypuścić rozmówcę, żeby coś takiego powiedział, co będzie pasowało do koncepcji redaktora. Gdy kilka tygodni temu opublikowałem także w Gazecie Polskiej artykuł pod tytułem Przemysł nagonkowo-przykrywkowy, to pracując nad tym tekstem uświadomiłem sobie, że mamy do czynienia ze świadomą operacją, ciągle ponawianą, żeby powtarzać pewne motywy jako kluczowe, a inne motywy spychać w cień. Na przykład udało się znacznej części społeczeństwa wbić do głowy takie oto przekonanie, że Centralne Biuro Antykorupcyjne za czasów Mariusza Kamińskiego to była organizacja policyjna, zbrodnicza i niebezpieczna. To wbijanie do głowy trwa dalej. Na przykład w dzisiejszej Gazecie Wyborczej główny tytuł jest taki: doktor G. skazany, CBA potępione. Czyli skazany jest okej, a ci, którzy wykryli jego przestępstwa, są potępieni. Ale to jest nie tylko tytuł. Nie tylko tytuł. Przeczytam Państwu pierwszy krótki akapit komentarza reportera prawnego Gazety Wyborczej, pana Bogdana Wróblewskiego. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czy on jest zniewolonym żołnierzem frontu medialnego, czy może już funkcjonariuszem. Czy on to robi świadomie, co za chwilę przeczytam, czy pewne automatyzmy myślowe, pewne schematy, nawyki myślowe prowadzą jego palce po klawiaturze. Otóż posłuchajcie Państwo. Kardiochirurg Mirosław G. został skazany za przyjęcie kilkunastu kopert z pieniędzmi. Wyrok sędziego Igora Tulei nie rehabilituje lekarza, ale go też nie pogrąża. Sąd rygorystycznie uznał, że drogie prezenty, zwłaszcza pieniądze, nie mogą być zwyczajowym dowodem wdzięczności. Tyle. Tak brzmi pierwszy akapit tego tekstu. Oto lekarz został skazany za przyjmowanie łapówek i dziennikarz w pierwszym akapicie pisze: wyrok nie pogrąża. I sąd rygorystyczny jeszcze. Jeszcze sąd jest rygorystyczny, ale wyrok nie pogrąża. Wyrok nie pogrąża. I teraz podejrzewam, że gdyby pisał o kimś, kto jest jego przeciwnikiem politycznym, to by uznał, sąd go uniewinnił, ale został pogrążony przez postępowanie dowodowe. Otóż mnie ciekawi, gdy jako badacz próbuję zrozumieć pewne rzeczy, także jako człowiek próbuję rozumieć ludzi, z którymi się spotykam, kiedy mamy do czynienia ze świadomą, cyniczną grą, kiedy mamy do czynienia z kłamstwem, kiedy ktoś nie wierzy w to, co mówi, tylko zakłada, że tak jest wygodniej, bo tak zachowa swoją posadę, będzie mógł płacić kredyty, będzie mógł awansować. A kiedy tak już został jako ten żołnierz medialnego frontu, jego umysł wprowadzony na pewne tory, że wierzy w to, co pisze. Czy redaktor Wróblewski, którego miałem kiedyś okazję spotkać, bo na korytarzu w sądzie, gdy relacjonował proces, jaki Adam Michnik mi wytoczył. Redaktor Wróblewski uważa, że on postępuje fair, że posługuje się w pełni swoim suwerennym rozumem, pisząc, że sąd nie pogrążył lekarza, któremu udowodniono przyjęcie wielu łapówek. Czy uważa, że lansowanie obrazu sytuacji, w której ci, którzy ścigają przestępców, są potępieni, a doktor skazany, ale co? Nie, ale wyrok go nie pogrąża. Czyli w istocie jest okej. Ja w życiu spotykamy się z ludźmi i często mamy kłopot, żeby zrozumieć motywację drugiego człowieka. Czy on to robi z zagubienia, zapętlenia, czy świadomie chce nas oszukać. Chciałbym rozumieć redaktora Wróblewskiego i jemu podobnych.
I w tym momencie, panie profesorze, dochodzimy już do jakiegoś pierwszego wstępnego podziału dziennikarzy, bo chociażby na tym przykładzie widzimy i zadajemy sobie te pytanie, do jakiej kategorii, tak, grupy możemy pana redaktora, tak, zaliczyć. Potrzebę podzielenia dziennikarzy, o których mamy przekonanie, że są po złej stronie, potrzebę podzielenia ich na funkcjonariuszy i, powiedzmy, umownie zagubionych, na tę potrzebę zwróciła mi uwagę pewna pani, która funkcjonowała w mediach, doświadczona dziennikarka i kiedyś redaktor naczelny trzeciej RP, że nasz obóz patriotyczny, środowiska Radia Maryja, Telewizji Trwam, środowiska Prawa i Sprawiedliwości, środowiska klubów Gazety Polskiej, popełniamy często błąd, wpychając do jednego worka wszystkich dziennikarzy mediów głównego nurtu. Że tylko niektórzy z nich są funkcjonariuszami systemu, którzy są po stronie jawnej, wielowymiarowej manipulacji. A znaczna część z nich, prawdopodobnie większość, to są ludzie, którzy są jak ci żołnierze, którzy... Niektórzy przecież z tych żołnierzy stalinowskich, jak wynika z rozmaitych pamiętników, zachowywali się po ludzku. Jak nie musieli, to nie byli okrutni. Jak mogli, to pomagali czasami, prawda? Czyli ich ludzkie odruchy nie były zablokowane. Ich potrzeba okazania czasami solidarności i pomocy istniała. Ale przecież były wyższe szczeble. Byli oficerowie, byli politrucy. Było kierownictwo tego systemu, który wykorzystywał małe trybiki do zbudowania czegoś, co było oparte na nieprawdzie. Czy dziennikarze, którzy piszą takie reportaże sądowe, takie interpretacje, są przekonani, że służą temu, co jest dobre i prawdziwe? Nie wiem, do końca nie wiem. Chciałbym to rozumieć. A jednak są wprzęgnięci w tę machinę, panie profesorze. Tak, nawet jeśli w jakimś osobistym sensie zachowują poczucie wewnętrznej słuszności, to są w maszynerii, która jest częścią tego, co nazwałem przemysłem nagonkowo-przykrywkowym. Przemysłem, który przykrywa się ważny temat, odwraca się uwagę. Gdy dzisiaj na Twitterze, jak to zwykle robię, wpisałem zapowiedź, że zamierzam, że wystąpię tutaj, bo zostałem zaproszony, jako dobrą wiadomość to wpisałem, to redaktor Jarosław Kuźniar ze stacji TVN24, z którym na Twitterze wymieniamy się złośliwościami co pewien czas, jakby także z małym komentarzem odniósł się do tej mojej zapowiedzi. No i odpowiedziałem mu, że skoro bardzo się prosi, no to także będę musiał odnieść się do niego. I nie musiałem długo w pamięci szukać, bo przypomniałem się pewna sytuacja, która miała miejsce po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory i Zbigniew Ziobro przestał być ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. I wtedy konferencję prasową zrobił nowy prokurator generalny, minister sprawiedliwości, profesor Zbigniew Świąkalski. Chociaż zapowiadał wcześniej, że on jako minister nie będzie robił konferencji, tylko będzie pilnował, żeby w Polsce praworządność była, to zrobił konferencję i na niej opowiadał, że minister Ziobro zostawił po sobie uszkodzone laptopy i że są wątpliwości, czy te uszkodzenia mogą powstać w trakcie normalnego funkcjonowania, czy to nie jest jakieś celowe działanie. Takie celowe działanie. I tę melodię ministra Świąkalskiego szybko podjął redaktor Jarosław Kuźniar, ale nie w trybie dziennikarstwa śledczego, żeby ustalić jakieś nowe fakty, tylko wprowadził nową dyscyplinę dziennikarstwa, którą trzeba nazwać dziennikarstwem eksperymentalnym. Oto wziął laptop i zrzucił gości, nie pamięć nie myli, z balkonu w studiu TVN-u, żeby sprawdzić rodzaj zniszczeń. No i w stylu godnym pana Janusza, który założył ruch imienia swojego nazwiska, tak gadżeciarsko zaprezentował temat. Nie pamiętam, bo nie śledzę telewizji na okrągło, czy gdy prokuratura po jakimś czasie umorzyła postępowanie, bo biegli nie stwierdzili
celowego działania w doprowadzeniu do uszkodzeń laptopa czy laptopów, czy potem redaktor Kuźniar, specjalista od dziennikarstwa eksperymentalnego, wycofał się ze swoich kpinek. Panie profesorze, rozmawiamy w bardzo konkretnym kontekście, kontekście medialnym tego czasu, w którym przyszło nam żyć. Mówimy o systemie, mówimy o różnych postawach dziennikarzy, ale mówimy chociażby o tych, którzy odpowiadają za ten kształt systemu nadawczego w Polsce, o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Bardzo wiele różnego rodzaju konferencji, powtarzanych, chyba trzeba to powiedzieć bardzo mocno, sloganów dotyczących pluralizmu, wolności słowa, niezależności mediów i organ, który ma stać na straży tej niezależności. Tak. I ten element, o którym mówimy, panie profesorze, że przecież macie Telewizję Trwam, macie inne środowiska, to sobie z tą niezależnością pójdźcie w te środowiska. Ale ten system jest bardzo niebezpieczny, bo widzimy, że bardzo wielu obywateli stało się także ofiarami właśnie takiego przekazu medialnego. Tak. Ja myślę, że to są dwie rzeczy, o których warto powiedzieć. Najpierw chciałbym, chciałbym zastanowić się, czy za kilka lub kilkanaście lat o Janie Dworaku nie dowiemy się tego, czego dowiedzieliśmy się przedwczoraj o Aleksandrze Kwaśniewskim, że jest na pensji jednego z oligarchów. Ale może do tego tematu za chwilę. Natomiast chciałbym, żebyśmy w tym kontekście sytuacji, w której tu swobodnie możemy rozmawiać w tym studiu, rozważyli jeszcze raz problem wolności słowa. Bo czasami, gdy jeżdżę z moją książką Pociąg do Polski na spotkania do środowisk zaproszone przez środowiska patriotyczne, przez Kluby Gazety Polskiej, przez środowiska Prawa i Sprawiedliwości, przez Niezależne Zrzeszenia, przez środowiska sympatyzujące z Radiem Maryja, to wśród głosów niepokoju, które dominują na takich spotkaniach, powstają sensowne także głosy, ale przecież możemy się spotykać. Mamy radio, mamy telewizję, mamy nasz dziennik, mamy Gazetę Polską codziennie. Wskazuje się jeszcze na inne media, których przecież nie jest tak mało. I mówi się, ta wolność słowa istnieje. To jest dobrze, że jest wolność słowa. I zastanawiałem się, czy to jest trafny argument. I on jest nie tylko dlatego nietrafny albo mylący. Mylący, chociaż on jest prawdziwym argumentem, on odnosi się do prawdziwych faktów. On jest tylko dlatego mylący, że media głównego nurtu dysponują instrumentami wielokrotnych, milionowych powtórzeń swojego przekazu. Tylko pomyślałem, że związek przyczynowo-skutkowy trzeba odwrócić. Nie to, że powstało ponad 300 klubów Gazety Polskiej i ludzie tam swobodnie dyskutują. Nie to, że można kupić w kiosku nasz dziennik, jest dowodem wolności słowa, tylko odwrotnie. Dzięki temu, że ponad 2 miliony ludzi podpisało petycję w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie. Dzięki temu, że ludzie swoimi datkami, działalnością podtrzymują od początku Radio Maryja. Dzięki temu, że ludzie chcą się organizować kluby dyskusyjne. To jest wolność słowa. To nasze działania są filarem wolności słowa. Bo te działania podtrzymują demokrację. Jeszcze jeden przykład takiego wywróconego porządku rzeczy. Pamiętam, panie profesorze, nasz marsz 29 września. Tak, tak. Obudź się Polsko, ogromny marsz w obronie telewizji Trwam. No i pan Dworak i także politycy obozu rządzącego wypowiadający się, no przecież czego oni chcą w tej Polsce? Mają wolność słowa, bo gdyby tej wolności słowa nie było, to byśmy nie wydali zgody na zorganizowanie tego marszu. Ale właśnie, jeśli nie będziemy bardzo licznie chodzić na marsze, jeśli nie będziemy inicjatyw i miejsc swobodnej debaty pielęgnować i rozszerzać, to wolność się będzie kurczyła. Wolność słowa ma zawsze swoją cenę. I w tym przypadku na szczęście to nie jest cena więzienia, to nie jest cena ofiar fizycznych, ale to jest cena zaangażowania się. To jest cena kupienia naszego dziennika, kupienia Gazety Polskiej codziennie. To jest cena jakichś tam działalności organizacyjnej, udostępniania swoich pomieszczeń, włożenia swojego czasu, żeby przestrzeń wolnej debaty trwała. To jest cena pielęgnowania strony internetowej, którą założono. To jest cena zaangażowania się w grupę rekonstrukcyjną, która pamięć żołnierzy, patriotów na tym terenie, gdzie się mieszka, pielęgnuje. To jest cena zaangażowania się w zwalczanie kłamstw, które szkalują Polskę na arenie międzynarodowej. To jest zwalczanie antypolonizmu. I to, płacąc tą cenę, chroni się przestrzeń naszej wolności. I podwyższa się cenę, jaką oni,
ci, którzy są obecnie u władzy, musieliby zapłacić, gdyby chcieli nam tę wolność odebrać. Bo dzisiaj widzimy doskonale właściwie ożeniony system polityczny obozu rządzącego systemem medialnym, panie profesorze. Tak, demokracja jest w stanie funkcjonować tylko jako system faktycznego podziału władz i wpływów. Kiedy bogaci i potężni są podzieleni, wtedy lud czy społeczeństwo, naród w relacji do nich, w odniesieniu do nich może być partnerem w pewnej grze. Stąd między innymi wynaleziono system trójpodziału władz. Ale jeśli ci, którzy są wpływowi, nie konkurują między sobą, jeśli na przykład magnaci medialni z oligarchami biznesu, na przykład z obszarów energetyki, grają rękę w rękę i politycy są u nich na sznurku, albo część mediów jest na sznurku polityków, to powstaje coś w rodzaju holdingu władzy, który potrafi społeczeństwu narzucać fałszywy obraz sytuacji. I teraz w tym kontekście problem postawy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest interesujący. Jeśli przypomnimy sobie, zwrócimy uwagę, co ujawniła Gazeta Wyborcza wczoraj. Otóż wczoraj napisała, że były prezydent Aleksander Kwaśniewski jest w Radzie Doradczej jednej z firm, jednego z największych oligarchów, Jana Kulczyka, i tam pobiera wynagrodzenie w wysokości prawdopodobnie około 50 tysięcy złotych miesięcznie. I problem nie polega na tym, że ktoś, kto ma rozległe kontakty, doświadczenie, doradza biznesmenowi. Problem nawet nie polega, że jest to były prezydent, tylko że w czasie, gdy Aleksander Kwaśniewski był byłym prezydentem i jego partia SLD decydowała o wielu firmach z sektora energetycznego, w tym tekście między innymi jest przywołany Orlen, to ta partia Aleksandra Kwaśniewskiego była nader przyjazna, nadmiernie niż wynikałoby to z czystej gry rynkowej, nadmiernie przyjazna wobec Jana Kulczyka. I w świetle tych informacji przypomnianych, ale powszechnie znanych opinii publicznej, przypomnianych, można postawić pytanie, czy to wysokie honorarium za jakieś nieokreślone doradcze usługi, jakie to wysokie honorarium, które otrzymuje były prezydent Aleksander Kwaśniewski, przypomnijmy, zarejestrowany jako tajny współpracownik ALEK, o czym w czasach jego urzędowania opinia publiczna nie wiedziała. Czy to wysokie wynagrodzenie nie jest jakąś formą odroczonej transakcji za jakieś usługi, które wyświadczył oligarsze, pomagając mu na przykład uwłaszczyć się? Takie sugestie jasno wynikają z tego tekstu. I teraz ja nie chciałbym, żeby za 5, za 10 lat się okazało, że Jan Dworak albo jakiś inny członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, będąc na emeryturze, będzie w jakimś ciele doradczym jakiegoś z magnatów medialnych i będzie tam pobierał wysokie honorarium. Pewne powiązania już się jakoś pokazywały, panie profesorze, obserwując chociażby te sejmowe i senackie komisje śledcze i komisje sejmowe pracujące w ramach Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie tych spraw związanych z dyskryminacją telewizji TVAM. Na pierwszej senackiej komisji usłyszeliśmy bardzo wiele słów dotyczących, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organizmem niezależnym, suwerennym, konstytucyjnie zagwarantowaną, ma swobodę działania. A jedno z pytań poselskich brzmiało bardzo konkretnie, czy sprawę decyzji odnośnie nieprzyznania miejsca telewizji TVAM na cyfrowym multipleksie pan przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji konsultował z premierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Usłyszeliśmy odpowiedź: tak, konsultowałem. No, to jest ciekawe, ale jeśli się nie mylę, w statusie Krajowej Rady nie ma takich zapisów, jakie są w statucie Krajowej Rady i w aktach prawnych, które regulują jej funkcjonowanie, takich zapisów, które są w odniesieniu do sądownictwa w Polsce. Że sądownictwo jest niezależne organizacyjnie, a sędziowie są niezawiśli w swoim orzekaniu. Ale przypadek sędziego Milewskiego z Gdańska pokazał nam, że to jest zapis na kawałku papieru. Martwy.
że w wielu przypadkach, na pewno nie dotyczy to wszystkich sędziów, bo co pewien czas widać, że w trudnych sprawach sędziowie orzekają zgodnie ze standardami państwa prawa. Ale w wielu przypadkach adwokaci doświadczeni mówią, decyzje sędziów są niekiedy tak nieprzewidywalne, że trudno wykluczyć myśl, że za tym kryją się relacje przypominające tą relację, jaką tą uległość, jaką sędzia Milewski z Gdańska okazał wobec asystenta niskiej rangi z kancelarii premiera. Ilu takich sędziów mamy jeszcze? I skoro sędziowie teoretycznie będący korporacją podwyższonego zaufania, teoretycznie wyszkoleni do niezawisłości, powinni posiadać trudny charakter, nie potrafią oprzeć się pokusom i naciskom, to czy my możemy się wiele spodziewać po członkach Krajowej Rady Radiofonii, którzy zostali tam umieszczeni na podstawie nominacji politycznych? Sam fakt, że ktoś jest politycznie nominowany, to nie musi być dyskredytujący, bo we współczesnym demokratycznym świecie różne partie wysyłają swoich nominatów do pełnienia ważnych funkcji. Tylko pytanie, czy funkcjonowanie jego na tym urzędzie podlega normalnym mechanizmom kontrolnym, w tym kontroli medialnej. W temacie naszych dzisiejszych rozmów, panie profesorze, jeszcze jeden, myślę, element, który jest w stanie rzucić światło właściwego zrozumienia. Pamiętam raport likwidacyjny Wojskowe Służby Informacyjne i tam także przejawiały się bardzo często te elementy wzajemnych powiązań obszarów polityczno-biznesowo-medialnych. Mhm. Takie powiązania są na całym świecie. To, że biznesmeni starają się oddziaływać na polityków, żeby uzyskać ich przychylność, żeby przyspieszyć proces gromadzenia majątku, to się zdarza wszędzie, ale decyduje skala zjawiska. Tak samo jak narkomania jest wszędzie, jak inne patologie społeczne występują w każdym kraju, decyduje przestępczość, jaka jest skala danego zjawiska. A to, jaka jest skala, zależy między innymi na ile jest zdrowy pluralizm i demokracja. Gdy jedne poglądy mogą być przez wiele mediów powtarzane przez kilka dni w ramach procedur nagonkowo-przykrywkowych, na przykład gdy kilka tygodni temu ta gazeta zwana Wybiórczą bardzo często na swojej stronie internetowej opublikowała zdjęcia agenta Tomka, czyli obecnego posła Tomasza Kaczmarka, przed operacją kontrolowanego wręczenia łapówki, to rozpoczęto trwającą co najmniej ponad tydzień operację nagonkową. Wołano do studia rozmaitych ekspertów, rzekomych i rzeczywistych. Wypowiadali się byli premierzy, ministrowie, szefowie służb, żeby pokazać, jaki to niepoważny był agent Tomek, że sfotografował się ze zdjętą koszulą. Wypytywano się, czy miało sens kupowanie mu markowej bielizny i odzieży, czy tajne służby, jak chcą, żeby ktoś prowadził operację specjalną, gdzie przenika środowiska patologicznego biznesu, miał marynarkę czy koszulę taką, jak inni ludzie tam mają. Czy to jest normalne? Na tym koncentrowano uwagę. A jak pokazałem w jednym z tekstów, w tym samym czasie w Katowicach ruszył proces jednej korupcyjny byłych prezesów, wiceprezesów spółek węglowych, o którym to procesie jeden z prokuratorów powiedział, to jest największy proces korupcyjny w sektorze węgla od 10 lat. Ale o tym nie pisano na pierwszej stronie. W tej sprawie nie wołano ekspertów. Ja chciałbym, żeby ta sama ilość czasu, jaką poświęcono nagonce na CBA i na agenta Tomka, na posła Kaczmarka, żeby tą samą ilość czasu poświęcono sprawie dorabiania przez byłego prezydenta Kwaśniewskiego w podmiocie pana Kulczyka. Żeby, skoro, jak tutaj trafnie jest napisane, Kulczyk był akcjonariuszem Orlenu, teraz cytuję, ale nie na tyle silnym, by Skarb Państwa musiał się z nim liczyć.
Jego wpływy w Orlenie były nieproporcjonalnie duże w stosunku do małego pakietu akcji. Czyli mamy oto taką sytuację, że jest pewien biznesmen, który kupił mały pakiet akcji i okazuje się, że ma duży wpływ. Sugestia, jaka się tu wyłania, że ten duży wpływ miał dzięki przyjaznym stosunkom z ówczesnym prezydentem i ówczesnym premierem Leszkiem Millerem. Chciałbym, żeby ta sprawa była przez ekspertów tak dokładnie prześwietlona, żeby teraz redaktor Kuźniar zaprosił do studia specjalistów od obrotu giełdowego i spytał się za pomocą jakich technik mały akcjonariusz ma wpływy przypominające pozycję dużego akcjonariusza, żeby poproszono ekspertów od konfliktu interesów, żeby poproszono z Fundacji Stefana Batorego panią Grażynę Kopińską od programu antykorupcyjnego, żeby się w tej sprawie wypowiedziała, żeby minister Julia Pitera, która się przez 4 lata specjalizowała w napisaniu ustawy korupcyjnej, która jakoś nie udało jej się ukończyć, żeby się wypowiedziała w tej sprawie, żeby przypomniano materiały prasowe, analizy, żeby przypomniano obrady Komisji Orlenowskiej, żeby pokazano zdjęcia czy ujęcia, jak przed tą komisją Jan Kulczyk zeznawał, jak rozważano różne powiązania jego i różnych innych środowisk. Żeby tyle czasu tej sprawie poświęcono, co sprawie bielizny i koszuli posła, dzisiejszego posła Kaczmarka. To gdyby tyle czasu tej sprawie poświęcono, to opinia publiczna, panie redaktorze Jarosławie Kuźniar, mogłaby lepiej zrozumieć mechanizmy władzy i mechanizmy tworzenia fortun w III RP. Panie profesorze, z drugiej strony nie dziwi pana profesora, że ten artykuł ukazał się akurat w Gazecie Wyborczej? Czy coś się podziało w tych relacjach pomiędzy Gazetą Wyborczą i byłym prezydentem naszej ojczyzny? To jest dobre pytanie i jak dałem link do tego materiału na Twitterze, to jedna czy dwie osoby na Twitterze też postawiły o to pytanie. I otóż tu się nasuwa kilka przypuszczeń. Gazeta Wyborcza niejednokrotnie opisywała patologie na styku polityki i biznesu. Ale bardzo rzadko te patologie konsekwentnie ciągnęła, żeby do końca pewne sprawy wyświetlić. I w jednym z opracowań sformułowałem hipotezę, bodaj to było opracowanie opublikowane już w roku 2002, że tutaj nie idzie tak naprawdę o jasne, zdecydowane bronienie standardu. Nie idzie o prześwietlenie spraw do końca, że to są posunięcia w pewnej grze polityczno-biznesowej. Być może tutaj chodzi o danie jakiegoś ostrzeżenia jednemu z tych dwóch panów, panu Kulczykowi albo panu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Gazeta Wyborcza jest częścią holdingu Agora. To jest duża grupa biznesowa, ma swoich sojuszników, zaangażowana jest w różne projekty natury biznesowej, natury kulturowej i politycznej. I jedna z hipotez jest taka, że do projektów, które środowisko Agory popiera, nie pasuje wizja Aleksandra Kwaśniewskiego, który wraca do czynnej polityki. I tu się mu wysyła przestrogę. Pokazujemy, co wiemy na twój temat, pokazujemy za pomocą jakiej retoryki możemy cię atakować, ale w zanadrzu oczywiście mamy parę innych rzeczy, które opinia publiczna jeszcze nie wie. A inna możliwość jest taka, na to mi zwrócił ktoś dzisiaj uwagę, że część tego środowiska Gazety Wyborczego to są ludzie, którzy się czują jak właściciele III RP. Jeśli ktoś coś robi ważnego, uruchamia jakiś projekt, to powinien z tymi właścicielami skonsultować. No, jeśli je skonsultował, popełnił błąd. Trzeba mu przypomnieć jego miejsce w szeregu, że my też chcemy w tej grze uczestniczyć. Możecie nowe projekty robić, ale w porozumieniu z nami. Inaczej mówiąc, interpretuję ten tekst przez pryzmat pewnej gry opozycji, przez pryzmat napięcia w polu sił, a nie przez pryzmat chęci odsłonienia rzeczywistych mechanizmów. Bo jeśli środowisko Gazety Wyborczej, jeśli panie Agata Nowakowska i Dominika Wielowiejska, utalentowane narracyjnie dziennikarki, chcą odsłaniać mechanizm III RP, to czekam, żeby przez najbliższe 2 tygodnie na ten temat pisały, żeby chodziły po różnych stacjach telewizyjnych, żeby ten temat podejmowały w TOK FM-ie, żeby on był pilotowany z taką gorliwością, jak temat agenta Tomka na
na portalach zaprzyjaźnionych z Gazetą Wyborczą. Panie profesorze, za chwilę zaprosimy także naszych widzów i słuchaczy do współtworzenia naszych rozmów, ale jeszcze jedno pytanie. Miejsca rozdzielone na cyfrowym multipleksie, dzisiaj wiemy doskonale, że jest to to samo przez to samo, czyli także w kontekście tego, co pan profesor mówił, zasada powtarzalności, czyli pewien system, który został wytworzony, system także powiązań pomiędzy poszczególnymi stacjami. Tak, bo ta powtarzalność polega na tym, że jedzie ktoś do pracy, włącza Radio Z i tam słyszy pewną informację. Dojeżdża do pracy i u niego w biurze czy w sekretariacie jest włączony telewizor i tam na żółtym pasku w TVN-ie lub Superstacji czy TVP, ta sama informacja, ta sama interpretacja będzie, prawda? W pracy ma wolną chwilę, wyciąga jedną, drugą gazetę lub jeden, drugi tygodnik, który znajduje w tym samym klimacie metafory wiodące, które mają ukierunkować skojarzenia. Wieczorem wraca do domu, włącza audycję Fakty po faktach lub jakąś inną i ten sam motyw będzie mu już dobitnie wmontowany w głowę. W różnych mediach, w różnych kontekstach. Ten sam schemat. Kto jest dobry, kto jest zły. Kto jest poważny, kto jest autorytetem, a kto jest śmieszny. I z drugiej strony, panie profesorze, cała masa tematów, które medialnie nie mają prawa zaistnieć. Tych podmiatanych pod dywan, przykrywanych albo gdzieś tam w wymiarach jednostkowych przekazów medialnych. One zaistnieją, żeby było alibi. Na ósmej stronie napisaliśmy o tym problemie. Jakby jednostkowych zaistnień. Albo nawet na drugiej stronie napisze jak komentator ekonomiczny Gazety Wyborczej, pan Witold Gadomski, bardzo talentowany, pracowity dziennikarz, napisał o miliardach, które tracimy my, obywatele, poprzez zmowy zawierane między firmami, które budują drogi. Ale ta sprawa nie była tak konsekwentnie, dogłębnie pompowana, jak sprawa agenta Tomka. Do czego ten dysonans może doprowadzić nasze społeczeństwo? Ten dysonans powoduje, że ludzie tracą zdolność odróżniania rzeczy ważnych i nieważnych, prawdy od fałszu, dobra od zła. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do telefonowania do naszego studia. Pragnę przypomnieć numery telefonów. Kierunkowy do Torunia 56 657 0011. To numer telefonu dla Polski Północnej. 657 0012 dla Polski Południowej. Dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. 657 0013 i 657 0014. Kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Jeszcze dwa numery telefonów telefonii komórkowej w naszej rodzinie. Przypomnę, że użytkownicy tej telefonii do studia Radia Maryja i telewizji Trwam telefonują bezpłatnie. 536 600 300. I drugi numer telefonu 536 600 400. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan profesor doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz. Przyjmujemy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo? Halo? Tak, witamy pana serdecznie. Kogo witamy? Skąd telefon? Zdzisław, Kujawsko-Pomorskie. Witam panie Zdzisławie. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę rozpocząć swoją wypowiedź. Dobrze. Dobry wieczór, ojcze. Dobry wieczór, panie profesorze. Przedstawiam się. Jestem emerytem wojskowym, stopniu kapitana. Telewizję Trwam oglądam od 8 lat i to jest dla mnie wiodąca, świetna telewizja. Panie profesorze, ojcze. Nie tak dawno, dokładnie to było 8 grudnia 2012 roku, kabaret młodych panów z Rybnika oto taką sentencję podał, którą sobie zapisałem. I dla mnie jest to dobra rzecz, a powiem w późniejszym okresie dlaczego. Dziennikarze coś pisać muszą, bo ich z pracy wyrzucą. Ja muszę powiedzieć, że z mediami tymi nie będę wyszczególniał gazety, podałem do sądu, gdyż posądzono mnie o alkoholizm jako kiedyś będącego radnym w latach 98-2002.
a ja jestem abstynentem autentycznym, bez alkoholu, bez piwa, jedynie papierosy palę, ale to od jakiegoś dopiero czasu. Co prawda niby wygrałem z nimi, bo przeprosiny w gazecie były, ale ja tej sprawy nie odpuszczę. Nie odpuszczę, dlatego że uważam, że moja rodzina, moi wyborcy z lat, tam nie będę już wyszczególniał, gazeta ta zastosowała perfidny i ordynarny ostracyzm. Dlatego podjąłem decyzję, że w najbliższym czasie sprawę skieruję do Strasburga. Odnośnie redaktora Kuźniara, bo oglądam też tą telewizję, żeby mieć porównania, co mówi telewizja Trwam, co mówią inne te mainstreamowe media. I okazuje się dla mnie, że pan Kuźniar, nie wiem, czy on jest redaktorem, czy on jest dziennikarzem, czy jest zwykłym pracownikiem stacji, ale ma, no, jak to mówią pospolicie, gadanego. Dla mnie to to jak kiedyś były poseł Lepper określił. Jego konstrukcja myślenia jest tak prosta, jak konstrukcja cepa rolniczego. Mógłbym wiele mówić, wiele mówić. Ja jestem zadowolony bardzo, bardzo. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że polityką interesuję się od śmierci Józefa Stalina jako 11-letni chłopak. I mam rozeznanie, co było w PRL, co jest teraz w demokracji. I w swoim takiej szczerości powiem, że gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, znalazłem się w tej grupie, która była przeciwna, to znaczy 24, tam z jakimś przecinkiem było przeciwny wstąpieniu do Unii Europejskiej. I to, co dzisiaj mamy, a widzę, jak ludzie wchodzą do kontenerów, wyciągają tam i jedzenie, i puszki, i obserwuję to na co dzień od ładnych kilku lat. Chciałem jeszcze, mógłbym wiele mówić. Tak, panie. Ale to może kiedyś redakcja, gdyby chciała zaprosić mnie, a miałbym dużo do powiedzenia i ciekawych refleksji życia w pospolitym, nazywanym teraz komunizmie, czy w tej demokracji. W każdym razie, nie wiem jak. Dzięki państwu ludowemu doszedłem do stopnia kapitana, jestem emerytem, mam nie najgorszą emeryturę, ale nie mogę patrzeć na dzisiejszą demokrację w wydaniu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, panie Zdzisławie. Pozdrawiamy, dziękujemy za ten głos w dyskusji, panie profesorze. Ten głos naprowadził mnie na kilka spostrzeżeń, które jakby może pomogą dopowiedzieć pewne ważne mechanizmy. Zacznijmy od tego sformułowania, dziennikarze pisać muszą, bo ich z pracy wyrzucą. Otóż tu dochodzimy do jednej z miar pluralizmu systemu medialnego. Kiedy dziennikarz, który jest niepokorny w jakiejś redakcji, bo nie chce pisać nieprawdy, albo nie chce zgadzać się tym, żeby mu wycinano z tekstu coś, albo dopisywano coś w tekstu, ma dokąd pójść, bo system mediów jest tak spluralizowany, że on, jeśli jest dobry warsztatowo, to znajdzie pracę. To jest to jedna z miar wolności. Natomiast jeśli ten dziennikarz, otrzymawszy stempel negatywny u jednego z właścicieli, nie miałby pójść dokąd, to znaczy, że pluralizm jest pozorny. I obecnie dzieją się w Polsce bardzo ciekawe zjawiska tutaj. Po tym, jak nowy właściciel Press Publiki, która wydaje, że jest pospolite, i uważam, że docisnął redakcję i doprowadził do tego, że duża grupa dziennikarzy odeszła. Jeśli się okaże, że nowe projekty zafunkcjonują z powodzeniem, że Tygodnik w sieci braci Karnowskich jakby zakotwiczy się na rynku, że Tygodnik Pawła Lisickiego zafunkcjonuje i ci dziennikarze, którzy tam nie widzieli miejsca dla pracy zgodnej ze standardami profesjonalnymi, gdzieś inni będą mieli. I inni dziennikarze, którzy nie będą chcieli pisać ulegle i nie zawsze szczerze, będą w stanie jakby
powiedzieć do ludzi z polskiego małego, średniego biznesu. Wspomóżcie, wykupcie udziały w nowych projektach i polski biznes będzie w stanie wspierać pluralizm medialny, to demokracja i prawda się obroją. Natomiast jeśli te nowe projekty powodów ekonomicznych nie będą w stanie okrzepnąć, to znaczy, że następuje degradacja przestrzeni wolności słowa. I jeszcze jedna rzecz mi się tutaj nasunęła, gdy nasz słuchacz mówił o problemie tych biednych ludzi, którzy z kontenerów znajdują jakieś środki do życia, żeby coś sprzedać, albo nawet żywność wybierają. Otóż te kraje, które są dynamiczne gospodarczo, to są kraje, gdzie w mediach jest swoboda przepływu informacji i ludzie się inspirują. I gospodarka może być dynamiczna, kreatywna. Tam jest na przykład dużo wniosków wynalazczych. A polska gospodarka ma bardzo niską innowacyjność. I mimo, że na pierwszy rzut oka nie widać tego związku, ale w krajach autorytarnych i totalitarnych, gdzie jest cenzura, poziom innowacji jest bliski zera. A w krajach, gdzie przestrzeń mediów jest otwarta, pluralistyczna i dynamiczna, tam i gospodarka jest bardziej witalna. Dziękujemy serdecznie, panie profesorze. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maria, halo. Szczęść Boże, Przemek z Poznania z tej strony. Witam, panie Przemysławie, bardzo proszę. Witam. Ja chciałem też oczywiście nawiązać do dzisiejszego tematu. Moja ocena jest następująca. Ja to uważam, że po prostu są dwie cywilizacje. Jest cywilizacja prawdy i cywilizacja kłamstwa. I teraz którą wybiera, tak później działa. I tutaj po prostu to jest najprostsza rzecz, że cywilizacja kłamstwa jest oparta na relatywizmie i na tym, że prawda nie istnieje. W związku z tym wszelkie działania, które są podejmowane właśnie przez media głównego nurtu, które są, one wpisują się w tą cywilizację. I teraz człowiek, jeśli nie potrafi samodzielnie również myśleć, nie potrafi chcieć dowiedzieć się po prostu innych informacji, szukać tych informacji, to jest, powiem szczerze, na straconej dosyć pozycji. Ma bardzo trudno. Dlatego to wszystko zależy właśnie od każdego człowieka. Czy potrafi, czy chce się zainteresować tymi ważnymi tematami, jakimikolwiek, bo tu chodzi i o społeczno-gospodarcze tematy, o powiedzmy też typowo takie jak aborcja i inne. Mówiąc najkrócej, wszystkie te, które są związane z życiem człowieka. Już nie będę mówił o Bogu, bo to wiadomo, że ta cywilizacja też Boga neguje, więc z prawdą nie mają nic wspólnego. I co mnie teraz w taki sposób chciałem jeszcze zapytać pana profesora, czy ludzie, czy to, co istnieje teraz w mediach, te wszystkie wartości, które oni przekazują, czy my jako ludzie możemy w jakiś sposób walczyć, bo jedyną, ja widzę drogą zdobycie mediów, ale telewizyjnych, tak jak tutaj państwo chcą zrobić, ale oprócz tego ja tutaj innej drogi nie widzę. I dlatego w związku z tym chciałem się w tym kierunku podpytać. Dziękuję i szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże, panie Przemysławie. Bardzo proszę, panie profesorze. Ja myślę, że tak, że na jakimś poziomie głębokim, czy powiedzmy nawet metafizycznym, to spostrzeżenie pana Przemysława, że mamy dwie cywilizacje kłamstwa i prawdy, jest trafne. Ale jako socjolog, jako obywatel, to uznałbym to sformułowanie za mylące, bo to nie jest tak, że te światy są oddzielone, że po jednej stronie jest same kłamstwa, a po drugiej stronie, powiedzmy, naszej jest sama prawda. To tak nie jest. Jakby nawet ci, którzy często kłamią, niekiedy mają rację i nawet my, którzy próbujemy mówić prawdę, błądzimy i się mylimy.
I proszę zwrócić uwagę, że oni powiedzieliby na przykład inaczej. Są dwie cywilizacje, nowoczesności i rozsądku oraz fanatyzmu i ciemnogrodu, i ciemnogrodu albo sekciarstwa czy oszołomstwa, prawda? I teraz czy mam w tym momencie przestać powiedzieć, my uważamy tak, my tak, czy szukać po tamtej stronie wśród tych, którzy myślą inaczej, innych, z którymi można się dogadać, którzy nie są politrukami zniewolenia, tylko są żołnierzami albo są po prostu zagubionymi. Chociaż jestem, będąc agnostykiem, nie wykluczam, nie wiem po prostu, czy Pan Bóg jest, i lubię myśleć, że nawet ci, którzy mnie drażnią, także są dziećmi Bożymi. Bo ja nie wykluczam, że ja jestem dzieckiem Bożym, bo nie wiem, czy, jeśli Pan Bóg jest, to nie wykluczam, że jestem dzieckiem Bożym i nie mogę nikomu odebrać tego prawa. I często na dyskusjach, jak jeżdżę po Polsce, to mówię, bo rozumiem, często są bardzo złe emocje. Ludzie nie wytrzymują sytuacji, w której mają wrażenie, że są niesprawiedliwie ośmieszani, gdy czują pogardę, gdy czują rażącą stronniczość mediów. Ja mówię, żeby uzyskać oddech od tej sytuacji, wyobraźcie sobie, że ten gość, który uczestniczy w tej nagonce po tamtej stronie telewizora, on też jest dziesięciem Bożym. On kiedyś był małym dzieckiem, nad którym pochylała się matka, i być może on jest rodzicem i wcale może nie kłonicznie musi być złym rodzicem. Może jest złym dziennikarzem, który zagubił swoją misję, ale może jest dobrym ojcem. I jak sobie tak spojrzymy, to może powiemy, okej, kłamstwo i prawda są nierówno rozdzielone, ale nie jest tak, że tam po jednej stronie jest 100% kłamstwa, a po naszej stronie 100% prawdy. Takie myślenie byłoby niebezpieczne. Bo ktoś, kto uważa, że po jego stronie jest 100% prawda, siebie ubóstwia. Tak myślę. To pachnie niebezpieczną pychą. I w tym sensie diagnoza pana Przemysława musi być jeszcze w takim kontekst wmontowana. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Telewizja Trwam, Radio Maria. Halo. Jurek z Florydy. Kroi nam Chryste. Witam, panie Jerzy. Pozdrawiam zawsze i wszędzie. Miło mi dodzwonić i jeszcze raz móc zająć tutaj rzucić pewne wątki. Panie profesorze, ja to nigdy nie zapomnę pana wystąpienia u redaktora Lisa i prezydenta Wałęsy. To wtedy wraz z znajomymi pamiętam, że staliśmy i brawo wam robiliśmy, bo pan rzeczywiście, to było super. Wracając do tego tematu, chciałem może z perspektywy tutaj amerykańskiej podkreślić jedną rzecz, że to jest w sumie, w ten sposób się odbywa w Polsce te media, tak jak pan tutaj doskonale to podkreśla i charakteryzuje, ale wygląda to tak, że na przykład jak ja rozmawiam z kimś z Polski, to od razu wyczuwam, czy on ogląda TVN, czy on ogląda, czy telewizję Trwam. Po prostu oni są nasyceni tymi różnymi rzeczami, tymi różnymi informacjami, często kłamliwymi. Gdy następuje jakaś wymiana argumentów, to dochodzi do dwóch, trzech argumentów. Potem już nie mają argumentów, zmieniają temat. I to z reguły się tak, cały czas to tak się odbywa. Teraz chciałem powiedzieć jedną rzecz. No przecież tutaj nie trzeba za dużo być wykształconym czy psychologicznie myśleć, co się dzieje. No proszę państwa, jeśli na przykład podaje redaktor gazety polskiej w wiadomości na przykład o materiale wybuchowym i zostaje zwolniony po poprzedniej konsultacji z prokuratorem generalnym, no to chyba coś jest nie tak. O Rzeczpospolitą. Wystarczy tylko logicznie myśleć. Teraz następna rzecz, co się dzieje. Co ostatnio zauważyłem również, na przykład o Smoleńsku, teraz gdy się z nimi rozmawia z ludźmi z Polski, to często mówią, że już mają dosyć Smoleńska. Już mają dosyć telewizji Trwam i tych marszów. No tak, ja słyszałem teraz w Wigilię, był pan Hołdys i pani Olga Lipińska. Ona powiedziała też, że zmęczona jest Smoleńskim, ma tego dosyć. Ja wstałem, mówię do nas, do znajomych, no to co, ona tak samo ma dosyć Katynia, II wojny światowej, a Auschwitz też ma dosyć. Po prostu chodzi tutaj o zmęczenie, żeby zmęczyć tematem ludzi, tak, żeby już nie wracali. To samo będzie z polskimi kolejami. Do tego doprowadzą, że w końcu przyjdzie redaktor, spyta się pani, czy pani by chciała jeździć porządnymi niemieckimi kolejami, tak? I niemieckie koleje wejdą. To chodzi o takie zmęczenie. Jeszcze tylko jedna rzecz. Następna rzecz, która mnie bulwersuje, to jest pani Blida. No wracają wszyscy i teraz, gdy się o tym mówi, by się to można było pozwolić, żeby ona się zabiła. A ja się pytam, co ta kobieta musiała zrobić, żeby się zabić,
do czego ona doprowadziła? Co to się stało? Dlaczego tego wątka nikt nie wyciąga? Cóż takiego złego ona musiała zrobić? I jeszcze ostatnia rzecz. Ja pamiętam, jak byłem w komunizmie, co często mówię tutaj do kolegów Amerykanów. Co my robiliśmy? Oglądaliśmy telewizję komunistyczną, czytaliśmy Trybunał Ludu. I co robiliśmy? Wszelkie fakty, które oni podawali, człowiek brał teraz w odwrotnej pozycji i myślał logicznie. Krytyczne myślenie, tego brakuje. Cóż oni chcą ode mnie? Co oni chcą, żebym ja wiedział? A gdzie może być prawda? Jeśli Polacy zaczną w ten sposób myśleć, mając jeszcze telewizję TVAM i trochę patriotycznej prasy, na pewno dojdą do prawdy. Bo prawdę, tak jak powiedział profesor Gus, prawda się nie starzeje, zawsze to sama. Kłamstwo trzeba ciągle podsycać. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Od całej Polonii na Florydzie. Pozdrawiamy gorąco naszych rodaków za oceanem, panie profesorze. Tak, bardzo ciekawe obserwacje odnośnie tego zmęczenia smoleńskim. Te sytuacje się powtarzają. Pamiętam półtora roku na wczasach w jakimś kontekście padł motyw Smoleńska i pan z rozsądnej rodziny, myślę, że dobry Polak, patriota, ojciec, mówił, ach, dosyć tych pyskówek smoleńskich, ale ta reakcja została świadomie zbudowana, taka reakcja psychiczna ludzi, poprzez wytworzenie szumu informacyjnego. Gdy człowiek jest bombardowany seriami informacji niezgodnych ze sobą, gdy rzeczy ważne i nieważne się miesza, prawdę z fałszem się miesza, to jest normalną, zrozumiałą psychiczną reakcją obronną odcinanie się od tego. Bo człowiek nie może żyć w ciągłym dysonansie, w takiej wątpliwości, niepewności. W związku z tym od samego początku po katastrofie rozpuszczano manipulacje, plotki, informacje niesprawdzone, żeby społeczeństwo zmęczyć, żeby wyborcy nie domagali się od władzy i od mediów jasnego określenia, co się naprawdę stało, kto odpowiada za doprowadzenie do katastrofy lub zamachu, kto odpowiada za to, że śledztwo jest robione nieprofesjonalnie. I szum informacyjny jest także jednym z narzędzi władzy. A o tych kolejach może tak być. Chodzi o to, żebyśmy byli tak wkurzeni na niesprawne w koleje, żebyśmy aż wyczekiwali, aż ten przyjdzie Niemiec i zrobi porządek. Ale chciałbym, żeby każdy jakby przeprowadził prosty ciąg myślowy. Za koleje na pewno nie jest odpowiedzialny minister infrastruktury, pan Sławomir Nowak, prawda? Za wybór takiego ministra na pewno nie jest odpowiedzialny premier Donald Tusk. A za wybór premiera na pewno nie są odpowiedzialni nasi rodacy, którzy głosowali na Platformę Obywatelską, prawda? A więc, ale ponieważ wśród nas, między nami, obok, w naszych rodzinach, w naszych zakładach pracy są ludzie, którzy głosowali na Platformę Obywatelską, to kluczem jest, żebyśmy znaleźli sposób rozmowy z nimi, żeby uświadomili sobie, że to oni przyczynili się do sytuacji, w której tak ważna część infrastruktury, jaką jest kolej, jest degradowana. Odzyskiwanie świadomości, praca tak, organiczna, tak. Panie profesorze? Rozmowa o mechanizmie przyczynowo-skutkowym, że jakość infrastruktury zależy od kompetencji i uczciwości polityków, którzy podejmują decyzje o sposobie zarządzania tą infrastrukturą. A ci politycy wzięli się z naszej woli, z naszych aktów wrzucenia kartek do urn albo z naszej obojętności na akt wyborczy, na demokrację. A to się wzięło z braku świadomości, z braku rozumienia podstawowych mechanizmów. A nikt inny nas lepiej nie uświadomi niż my siebie wzajemnie. No bo przecież nie możemy ufać żołnierzom zniewolenia. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja TVAM, Radio Maryja. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze, kogo witamy? Roman Jarmuszkiewicz, Szwecja. Witam, panie Romanie, bardzo proszę. Bardzo nisko i ciepło. Witam pana profesora. Z ojcem mam kontakt, bo ja oglądam tylko telewizję TVAM. Chciałbym zacząć od takiej ważnej rzeczy, ponieważ należę do pokolenia warchołów, roboli z takiego totalitaryzmu komunistycznego.
gdzie ważnym takim ważną siłą to były media, ekonomia i polityka. I drogą transformacji przeszliśmy z totalitaryzmu do terroryzmu ekonomiczno-medialno-politycznego. W 1968 roku w marcu z kolegą, który nie żyje, pojechaliśmy do Warszawy bronić studentów i my dostaliśmy pały. I zostaliśmy wyrzuceni do Zduńskiej Woli. Parę dni później widzieliśmy z paszportami, na których się czekało miesiące, wyjeżdżających za granicę otwarną tą drogą pokolenie, można powiedzieć, represjonujące Polaków w tamtym czasie. To jest marzec 68. W 76-77 roku pan Barcikowski sprywatyzował media po cichu i to zaczęło się przed 80 rokiem. Demokracja według mnie jest wtedy, kiedy mamy środki ekonomiczne tak wystarczające na przeżycie i bycie niezależnym od polityki. Nie mamy demokracji u nas, mamy terroryzm ekonomiczno-polityczno-medialny. Jeździmy z rodziną na każdy marsz, na każdy możliwy protest, żeby bronić telewizji trwam. I wolności mediów, suwerenności. Suwerenność to też jest polska waluta. Nawiążę do tego, że naszą największą wartością ochrzczonej ziemi polskiej jest wiara. Pochylamy się nad wszystkimi, którzy oddali w Katyniu i w czasach ubeckich życie. Między innymi nad pamięcią rotmistrza Pileckiego. Ale on, oddając życie, powiedział: starałem się żyć tak, żeby przed Bogiem stanąć w prawdzie. Ja jestem wierzącym, przyklejony jak znaczek do krzyża Jezusa Chrystusa, więc może dla mnie prawda ma trochę większe znaczenie. Mam do pana profesora takie... Aha, jeszcze ten atak, może powiem tak. Powiem tak, panie profesorze, pan pamięta ataki na księdza Jerzego Popiełuszko. I później na prezydenta Kaczyńskiego. Jednego dorżnęła w ataka, drugiego dorżnęła też w ataka służb, które dzisiaj rządzą Polską. Panie Romanie, i pytanie miało być... Broniąc media, ja już kończę. Broniąc media dzisiaj musimy uwzględnić jedną rzecz, że ataki nie trwają na telewizji Trwam. Najpierw chce się zniszczyć ojca Tadeusza Rydzyka. I niszczy się wszystkich ludzi tych, podobnie jak Jarosława Kaczyńskiego, którzy mogą zorganizować ludzi w obronie suwerenności, godności, tradycji, wiary i prawa Bożego w tym kraju, bo bez tego my zginiemy. Więc jeszcze raz mówię, panie profesorze, to trwa od 60 ponad lat trwa medialno-ekonomiczna ekonomiczno-polityczna wojna z narodem polskim. Panie Romanie, dziękujemy serdecznie za ten głos ze Szwecji, panie profesorze. Jest wiele ciekawych rzeczy, które pan Roman poruszył. Ja do dwóch się odniosę. Po pierwsze, na gruncie mojej wiedzy nie zostało jeszcze udowodnione, że w Smoleńsku miało miejsce morderstwo, że prezydent zginął w wyniku świadomego zamachu. To jest hipoteza, którą należy poważnie analizować, a na gruncie mojego rozumienia procedur metodologicznego, metodycznego dochodzenia do prawdy, to jeszcze nie jest fakt niewątpliwy. Druga rzecz wiąże się z tym, co na początku pan Roman powiedział, mówiąc, że ogląda tylko telewizję Trwam. Ja to rozumiem, ale chciałbym
odnieść się nie tylko do tych słuchaczy, którzy tak jak ja są badaczami i jakby z obowiązku badawczego muszą różne media obserwować. Ja, socjolog, media współtworzą myślenie społeczeństwa. Jako socjolog muszę patrzeć, jak to myślenie jest formowane przez różne media. Ale zachęcam zwłaszcza młodszych słuchaczy, żeby oglądali różne media. Dlaczego? Bo jeśli mamy pewien obraz świata, mamy pewien system wartości, pewną ideologię, to oczywiście psychicznie jest łatwiejsze, wygodniejsze spotykać się z tym przekazem, który jest zgodny z naszymi wartościami. Jeśli ktoś jest chrześcijaninem i przekaz katolicki z Radia Maryja czy Telewizji Trwam w pełni jakby synchronizuje się z jego odczuciami. Ale dziś umiejętności obywatelskie polegają na tym, żeby dawać sobie radę z tymi przekazami, które są inne, bo jak nie będziemy oglądali tych innych przekazów, to będziemy bezradni wobec ich sztuczek. My musimy umieć rozmawiać z Polakami, naszymi rodakami, którzy mają inne poglądy polityczne, którzy nie widzą związku między ich decyzjami wyborczymi a jakością kolei. Jeśli nie będziemy także innych mediów krytycznie umieli oglądać i także krytycznie oglądać audycje w Telewizji Trwam, to będziemy obywatelami o ograniczonej skuteczności działania. Będziemy Polakami zbyt mało nowoczesnymi. Dlatego zachęcam, żeby obstając przy tym, co się wybrało jako najważniejsze wartości, jeśli ktoś ma dar łaski wiary, ma tą łaskę wiary, także poznawać myślenie wrogów wiary, wrogów Kościoła, wrogów cywilizacji, prawdy. Bo po to chociażby, żeby nie być bezbronny. Odbierzmy ostatni telefon w naszej audycji, rozmowach niedokończonych. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Ojciec Tadeusz Rydzyk, tak coś robię, pracuję i równocześnie zerkam i słucham pana profesora i bardzo dziękuję i ojca oczywiście i rozmów ciekawych. Panie profesorze, wielkie dzięki. Za parę godzin mamy opłatek tutaj. Jest na tym obiedzie, będzie prawie 500 ludzi, dzisiaj chyba prawie 400 ludzi, a jutro będzie prawie 500 ludzi też w Chicago. Tak, pozdrawiamy, ludzie tu bardzo się interesują, bardzo interesują się Polską, bardzo kochają Polskę, przynajmniej ci, których spotykam. Także na innych radiach, nie tylko nasze, tak tutaj, zresztą nie tylko tu, wszędzie w Ameryce i w Kanadzie, to co mamy tak w zasięgu w tej chwili, w tym czasie. Otóż, panie profesorze, dzięki za to, że pan mówi o tym pluralizmie. Jeżeli ludzie będą wszyscy tak uformowani, powiedziałbym, jednokierunkowo, to znaczy może nie wymanipulowani, raczej nie uformowani. To będzie dramat. Ja sobie wyobrażam, że niektórzy chcą zrobić, ci, którzy chcą mieć władzę nad ludźmi, ale nie służyć ludziom, to nie ten, kto służy, to dlatego, że on kocha. On kocha, on szanuje człowieka i mu służy. Tak, a jest też takie w człowieku, może być coś takiego, że on chce mieć władzę, panować, posiadać, jakoś tak konsumować. Ta konsumpcja jest również, powiedziałbym, taka psychiczna, jakaś no, w tych swoich pasjach, czy może instynktach jakichś takich nieuformowanych. Tak. To ci, którzy chcą panować, to właśnie bardzo często wykorzystują media. Normalnie, jeżeli człowiek chce służyć, to prowadzi dialog. Pyta się ludzi, rozmawia z nimi. Każdy człowiek ma prawo, i ten zdrowy, i chory, starszy, i młody, i rolnik, i robotnik, i pochylamy się nad nim, co temu człowiekowi potrzeba. Jak teraz wczoraj, dziękuję ojcze Piotrze za ten też reportaż, ten program Po stronie prawdy ze Szczecina. To jest dramat.
To jest dramat. Ci rolnicy, oni tak ciężko pracują, jeszcze oni wychodzą tak długo już, pukają, dobijają się, żeby ich posłuchali. I od czego są ci ministrowie? Minister to jest słowo sługa. No i co to jest? I wiadomo, że jest ziemia sprzedana, do nas już nigdy nie będzie należała. I rolnikom się nie sprzedaje, tylko tym przeróżnym podstawionym i te służby do tego powołane nie kontrolują tych spraw. Ale to, co my teraz mówimy, to zaraz gotowi są nas do sądu podawać, jeżeli my mówimy o tym. Proszę, no zobaczcie, to przecież to jest chore. To nie jest żadna demokracja. To nie ma nic wspólnego z demokracją. To, już nie będę nazywał, co to jest, to niech każdy pomyśli, pan profesor fachowo może to określić. Ale proszę ojca, jeżeli już tyle tysięcy hektarów sprzedano, ja sobie przypominam, my nie jesteśmy pierwsi. Teraz jak patrzę na przykład na to, co dzieje się w Palestynie, oni płaczą, szamoczą się, do terroru dochodzi, jakichś do przeróżnych spraw, takich jakichś rozpaczliwych, ale ktoś to najpierw sprzedawał. Oni najpierw sprzedawali. To tak samo jak teraz. Ja w Toruniu przechodzę, a tu widzę napisane jest Zur Verkaufen, nie tylko do sprzedaży, a sprzedaży Zur Verkaufen, czyli po niemiecku i for sale i po angielsku, wszystko im jedno, co to jest. Ci ludzie nie rozumieją, bo nie są wychowani, bo te media, również media, szkoła, dom, szkoła, kościół i media. W czyich rękach są media? Tu są manipulacje. Bardzo dobrze o manipulacjach, pięknie, przystępnie mówił ksiądz biskup Adam Lepa. Warto uczyć ludzi, od dzieci, od młodzieży, pokazywać, co można zrobić przez media. Jest taki chyba Oręż Wojny, książka Folkofa, kiedy dostałem od pana profesora Nowaka, Jerzego Roberta, pozdrawiam go też. Wczoraj był piękny program w telewizji o pana Andrzeja Nowaka. Piękny, ta książka Strachy i Lachy. Też warto by wziąć do ręki. Tak, pokazuje sytuację Polski, w którym kierunku idziemy. To jest, ale w tamtej książce Folkofa, Oręż Wojny, czytam chyba chiński jakiś przywódca 2500 lat temu, Sun Tzu, czy już nie pamiętam, tak, mówił, że to jest sztuka podbijać narody całe bez broni. I tu są, to są, i teraz to są media. To są media. Jak ludzie bezkrytycznie przyjmują, patrzą, porusza się jacyś pseudodziennikarze, a to są agenci. Agenci jakichś grup interesów. Jakich interesów? Czyich grup? I ludzie biegną, bo taki program, a widziałeś, i powtarzają to wszyscy, i nawet co najgorsze, że ci ludzie po studiach, wydawałoby się. Ja jestem, panie profesorze, nieraz bardzo taki zniesmaczony, jak widzę ludzi po studiach, czy to profesorów, czy lekarzy, czy jak oni kupują takie dewastujące człowieka pisma, leżą w gabinetach, gdzieś na uczelniach. No coś niesamowitego, coś z tą inteligencją jest nie tak, bo inteligencja jest słowo intelligere, czyli rozumieć, oni nie rozumieją rzeczywistości i tu gdzieś, przepraszam, ale tylko cały świadomy naród i nad tym dziękuję, że pan też zechce pracować i takie, na takim poziomie, powiedziałbym, są spotkania, robi pan ćwiczenia z nami wszystkimi. Dziękuję. Wykłady i ćwiczenia. Bóg zapłać serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Proszę ojca, pozdrawiamy. Panie profesorze, bardzo tylko proszę. Tylko prawda nas wyzwoli, dlatego prawda. Prawda. Dziękujemy, ojcze. Bardzo proszę. I często spotykam się z bardzo inteligentnymi ludźmi w sieci akademickimi o wielkiej wiedzy i muszę im tłumaczyć, że inteligencja i wiedza nie chroni przed naiwnością, że często wybitni badacze, profesorowie są bardzo naiwni co do rzeczywistych mechanizmów polityki,
i do mechanizmów propagandy. Niedawno pewien profesor o poważnym dorobku, komentując na Facebooku jeden z moich tekstów, napisał: no, nie wierzę, żeby media były w zmowie, no bo jaki interes miałyby w tym, żeby być w zmowie? I go inni dyskutanci no, troszeczkę podszczypywali, ale ten typ naiwności u badaczy, którzy w jakichś swoich obszarach są często bardzo kompetentni, ale w innych sprawach, których już nie studiowali, sprawach władzy, bardzo naiwni i łatwo jest nimi manipulować, to spotykam dosyć często. I na pytanie, czy sugestie ojca Tadeusza, jaki mamy ustrój, bo niektórzy mówią ostatnio, że mamy demokraturę, czyli połączenie pewnych mechanizmów demokratycznych z mechanizmami dyktatury, albo jeszcze inaczej demokracji fasadowej. Ja myślę, że po prostu mamy ustrój, który jest hybrydą. Są w nim elementy demokracji i tak daleko zaawansowane i nawet profesjonalne elementy manipulacji, że z jednej strony ta demokracja jakby jest neutralizowana, ale z drugiej strony nie dostrzegamy, że ta przestrzeń oddolnej samoorganizacji, działania i obrony naszych interesów ciągle istnieje. I jakby, bo wiele osób ma taki nawyk reagowania, jak widzi te wszystkie zagrożenia, to wpada w ciemnowictwo i w defetyzm. Trzeba być świadomym tych zagrożeń, że jest manipulacja, że jest cała chmara żołnierzy zniewolenia, że są funkcjonariusze reżimu III RP, którzy nie chcą, żeby obywatele się oddolnie organizowali, ale oprócz tego takie dzieła jak Radio Maryja, jak Telewizja Trwam, jak wiele niezależnych portali istnieją. I tak długo będą istniały, dopóki będziemy angażowali swoją energię i okażemy pewne minimum odwagi, żeby to było. Panie profesorze, czas bardzo szybko płynie. Nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja dobiegają końca. Będziemy oczekiwali na kolejne spotkania z panem profesorem. Drodzy państwo, temat, który podjęliśmy dzisiaj w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam, dziennikarze, żołnierze zniewolenia. Gościem dzisiejszego spotkania był pan profesor doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, także były doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa. Dziękuję serdecznie, panie bardzo profesorze. Dziękuję wszystkich. Pozdrawiam gorąco. Dziękujemy również i państwu.